Czy jeszcze coś mogę ulepszyć? Jeszcze tylko rękawiczki. Czy mam jak? Mam. Aż szkoda, że nie mogę więcej ulepszyć, bo mam dużo. Czemu nie mogę? Nie mam dusz. A mogę zjeść? Coś tam chyba mam do zjedzenia. I tak mi nie starczy. Dobra, wrócimy tu później. A więc skipujemy drogę. I próbujemy drugą wersję demona kuźni pokonać dzisiaj. Jak tam wam dzisiaj mija dzień? Ogólnie może tutaj później po zabiciu bossa wrócę i sobie po prostu tą lokację wyeksploruję, żeby zobaczyć co tutaj jest. Ale tej drogi do tego bossa to nie będę męczył. No przynajmniej nie teraz oczywiście. Ale mnie nie zajebią po drodze. Przegięcie. Właśnie to, jeszcze teraz się nauczyć go. Bo ja pierdolę, nie? Bardziej po tym dźwięku idzie poznać. Ja pierdolę, tak. A idź ty. Co za gościu. Ja myślę, że to było to nawet, prawie, no nie? Gdyby mnie nie zaskoczył tym wybuchem teraz.
Jak teraz się za bardzo nie postresuję tym faktem, to ja myślę, że on nie będzie długo ciśnięty. Za długo przynajmniej. Zajebali mnie po drodze. No największy fan mam w tej grze jest ewidentnie walk z bossami, no nie? Te pojedynki. Tak jak mówiłeś, albo skip drogę do bossa, albo zabić wszystkich 12 razy, żeby mieć spokój, no nie? No bo wejść z nimi wszystkimi. W ogóle jak tam mam wejść na górę, nie? Jak mam najebać tego kurwa tego, nie? I jaki damage oni robią w ogóle, nie? Przegięty. No. Zaraz tam nie dotrę nawet, kurwa. Czaisz! To jest trochę pojebane, nie ma coś kurwa. Nie da się ukryć. Kukła. Znaczy, kurde, no i tak chyba będę spróbował coś po tej lokacji biegać, żeby zobaczyć, co tutaj jest. No, możliwe, no. Ale to teraz... Po co mam z nimi teraz walczyć przed bossem, no nie? Po co w ogóle mam z nimi walczyć dużo razy? Najebię bossa. Przyjdę tu. I po prostu się rozejrzę, co tutaj jest, no nie? No, taka akcja będzie naprawdę, że kurwa... Nie dotrę do bossa teraz? Jaki stres przed bossem w ogóle. Fucking bastard. Już przed bossem jest taki stres. To jest dwa razy mogę go sieknąć. No właśnie. No właśnie. Ach ty. Ja pierdolę, jakie to jest mylące. Uciekaj. O, ten jego dźwięk jest mylący, bo on czasami krzyknie tym kurwa swoim dźwiękiem i dopiero zaraz uderza, a czasami krzyknie i od razu napierdala, nie? No w ogóle, no. Też dobrze było, już prawie kurde. Thank you.
No, spoko. Rozkminione te ruchy, no. Nie. Skurwiel. Jego chyba trzeba z wyłączonym głosem walczyć z nim, nie? Wtedy będzie łatwiej. Mówię wam. Bo mnie naprawdę myli ten, kurwa, jego krzyk. Dobra, jeszcze powinienem dać radę bez kukły. Mistrz uników teraz. No, zajebiście. Ty kurwa. Ech. Kurwa.
Co tu dalej za bossem? Jeden z dwóch pokonany, ciekawe jaki następny. Tu jest jakiś skrócik chyba. Maska Parosa, Parosa. Dobra, to jadę tu, idę tu zobaczyć. Po co się tam wracać, tak? Siema, gdzie jestem? Gdzieś tam. Aha, tu. No dobra, to chodźmy zobaczyć, co tam było, no nie? Może. Można też użyć pióra, lepiej będzie, no. Z tamtej manki chyba, nie? No trzeba tych kolesi na górze załatwić. ...75 000 dusz. I teraz jeszcze sobie zmienimy pierścień. Tam się chyba trzeba wjebać. Tylko, że tam gostki wyskoczą jakieś, nie? Trzeba im najebać najpierw. Najgorzej, że nie widać, co się dzieje. Ciężej jak... Troszkę ciężej, jak nie widać, co się dzieje. Szmaciarze mnie oblazły jakieś. I tu pułapka się uruchamia od razu. Niby są na dwa ciosy, no nie? No. Teraz... Już nie mogę? To chujowo. Jeszcze za pierwszym razem trzeba tam dobiec, to. Mech. Na pewno nie da się? Chujowo. Tylko, że tutaj nic nie ma chyba, nie? Po prostu jest droga do bossa. Tam na górę ewentualnie można by właśnie wejść. Tu coś zebrać. Znaczy tą bloka, tą dźwignię, co pociągnąłem przed chwilą, nie? Ale jej się drugi raz nie da pociągnąć. Okej.
Ale tu się wydaje, jakby jakaś droga była na górze właśnie. Kurwa, dead. No, 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 wiem, wiem, no, czekaj, czekaj. Aha. Znalazło mnie. Dobra, to teraz pobiegniemy, spróbujemy się tam dostać. Ja chcę tylko zobaczyć, co tu jest, zebrać to, co się da i lecimy na następnego bossa. Kurwa, ta kukła. Potrzebna. No jestem. Super, dobrze. Dobra, siema, jestem. O, tu jest jeszcze coś. Jest niby jakieś dźwignia. Znowu to samo. Nie wiem, czy nie dłuższa droga trochę. Siema, jestem. A tutaj ciekawe, gdzie spadnę. A, ten sukinsyn. No właśnie. Dobra, to chyba wszystko, nie? No tutaj są tylko ci jeszcze leszcze do pokonania, to spadamy do ogniska i idziemy na drugiego bossa.
To chyba dobrze, że można pójść na... To chyba dobrze, że można pójść źle na bossa, no nie? Na zasadzie, że... Idziemy na wyprawę, okazuje się, że się przeliczyliśmy na razie. Zaznaczamy tylko na liście, że to jest do zrobienia później, jak będziemy mocniejsi. Będzie nam tkwił w pamięci ten boss, no nie? Znaczy trzeba go tam pocisnąć, jak będzie najlepsza możliwość. Okej, ten drugi boss. Gdzie to on był? Aha, wiem chyba. Na górze. Chyba tu jedna i tu zaraz jest druga. Ciekawe, czy wam plecak zniknie, nie? To by dobrze znaczyło, jakby nie zniknął. To by było dobre. Tutaj, nie? Czekaj, jaka droga do tego bossa też. Drapieżnicy, mroczne duchy. Tu jest ta jeszcze, kurde. Statuetka tu cała. Patrz pan. Zbroja szalonego wojownika. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.